Dzieliłem życie między dwa światy. Świat krakowskiego przedmieścia, Wydziału Polonistyki oraz Akademik i Klub Hybrydy, w którym zespół Tilaw rozpoczął próby. Dla niektórych to był nawet drugi dom. Przychodziłem pogadać z kolesiami z kapel, które wtedy też tam grały. W jednej sali grał Deserter, w drugiej sali grał Kult, w trzeciej sali Armia, w czwartej Izrael. Oprócz imprez hybrydowych tego świata rock'n'rolla istniały też dyskoteki, więc jedną nogą byłem w rock'n'rollu, w undergroundzie, drugą nogą byłem na studiach. Raczej byłem słabym studentem, takim na 3+, więc niepedagogicznie studiowałem 9 lat. Mieszkałem w Akademiku Nakickiego, Akademiki 2 miały już wtedy status kultowych. Na Kicu nikt nie miał pieniędzy, generalnie każdy pożyczał kasę. Ja właściwie miałem ksywkę Pożycz, mówili na mnie Muniek Pożycz. Lata 80. połączone z moim pobytem na UW plus klimat kultury studenckiej i rock'n'rolla kształtowały mnie. Miałem sentyment do UW. Uważam, że Wydział Polonistyki był fajny, trudno było z niego wylecieć. Nazywam się Muniek Staszczyk, jestem z UW.